Cześć, no Skibar, serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Lecimy od razu bez żadnego pitolenia, bez żadnego wstępu po liście, trochę ewentualnie drewna przy okazji, jak się uda, ale polecimy sobie na takie normalne drzewka, bo nie chcę za bardzo kombinować z takimi dużymi, poza tym o wiele za długo by to trwało. Jak tu creeperów nawaliło? Halo! O co chodzi? Halo, proszę, proszę, proszę tak nie robić. Nie! Kolejna dziura w tym moim pięknym świecie. Dobra, tak więc ogólnie potrzebuję troszeczkę liści, potrzebuję no drewna jako takiego też w sumie potrzebuję, więc powiedzmy, że najpierw zajmiemy się głównie liśćmi, potem dopiero będziemy rąbać drewno. Tak, dokładnie. Tak, ja się tu podbiję w sumie tym liśćmi, tu sobie jeszcze to zbiorę, teraz sobie to zbiorę. Okej, teraz liście. O, no i elegancko. Ile liści mam? No, prawie stack z takiego jednego drzewka. A potrzebuję, no, trochę tych liści potrzebuję, bo powiedzmy moje... przyciszę sobie trochę grę, bo wydaje mi się, że jest trochę za głośno w tym momencie, jak akurat walę w liście. A już nie chcę się jakoś bardzo grzeć, bo już jest niestety późne godziny. A jeszcze muszę nagrać te dwa odcinki z Minecrafta w sumie, żeby mieć na jeden, powiedzmy, dzionek więcej, a potem już na spokojnie, na świeżo, powiedzmy, będę to dodatkowo nagrywał, bo powiedzmy, nawet jeżeli nie będę dokładnie na siłach, że tak to ujmę, nagrywać, to zawsze sobie mogę faktycznie siąść i coś porobić. Ty mendo, prawie cię kurde złapałem. Czemu tu nie topesz lata, lol? W dzień tutaj nie topesz? Tutaj nie topesz? Zstrzelę go? Trafiłem go, ej. No trafiłem go. Czy on się zbugował jakoś? Może on się zbugował, no bo nie powinien w ogóle latać tutaj. Ej, nie topesz. Nie topesz. Ty nie powinieneś być kuźwa pod ziemią, halo. Kurde, traf nie toperza, nie? No sztymendo. No ciężko nie toperza trafić, nie ma co. Nawet mój zarąbisty skill strzelania w tym momencie jest przerąbany, bo nie topesz w Minecrafcie lata jak taka mucha po prostu, na wszystkie strony, kuj. No co za menda. Jeszcze mi mucha gryzie w rzeczywistości, może nie gryzie, ale lata mi tu. Ty, ale to się odbija od niego, co on jest, kuźwa, jakiś nieśmiertelny? Ty, no patrz, czego trafiam czasami. LOL, chodź tu. No wreszcie, on mnie denerwował, nie? O dobra, na szczęście mamy tutaj dużo drzewek koło siebie, więc zbieramy liście! Mech, mech, mech. Mam trzy w sumie pary szczypiec, znaczy tych nożyc, więc easy. Najpierw sobie ogarniemy liście, a potem ogarniemy sobie wszystko inne. Czyli po prostu te belki, które pozostają, to sobie je pościnam. Ale patrz, jak te nożyce szybko się psują, nie? To jest w ogóle masakra. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko. A w sumie tak, no bo jednak jakby nie patrzeć, dużo tych bloków zbieram, tylko że w takim tempie, że tak tego nie zauważam, nie? Dobra, tu jeszcze trochę. Więc powiedzmy, samo zbieranie liści długo nie będzie trwało. Ale może to i lepiej, bo to nie jest nic ani ciekawego za bardzo, ani jakoś bardzo potrzebnego, ale po prostu muszę to zrobić, więc zrobię to na odcinku dodatkowo, nie? I wtedy będzie ok. A, zaraz będzie też w ogóle ciemno, więc już będę musiał uważać, jakie puste te drzewa teraz. Tu jeszcze trochę zbierzemy. Nie, do końca te szybce, znaczy nożyce wykorzystamy i będzie git chyba z liśćmi. Powinny mi starczyć na to ogrodzenie, które tam potrzebuję zrobić. Raczej. A jak nie starczy, to jeszcze zawsze można trochę dozbierać, co nie? A drewno oczywiście potrzebuję, bo chcę zrobić to ogrodzenie tak samo, jak do tej pory miałem. Więc po prostu tam liście i co jakiś czas ewentualnie tego. Taka belka jakby drewna, tak? Może nie belka, tylko... No, wiecie, że liście i drewienko. Liście, drewienko. No nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, co to dokładnie jest. No to jest jakaś taka belka, no po prostu. Najprościej. Okej, już się bardzo ciemno zrobiło, nie podoba mi się to. Dobra.
Tu jeszcze trzeba to zebrać. Okej. Czy wszystko stąd zebrałem? Co z tymi liśćmi? Halo. Czy ja mam tu jakieś inne liście przez przypadek zebrane? W ogóle trawę mam. O, te mam, nie potrzebuję ich. Chcę tylko jeden rodzaj. Dobra, i momentalnie się pusto zrobiło, ale mamy... Ile mam staków? Nigdy nie wiem. Prawie 9. Easy. Powinno starczyć, bo powiedzmy, że skoro jest 9 staków, to jest 64, tam na 2 wysokości, czasami na 3 wysokości, to tak... No, na kilkadziesiąt kratek spokojnie starczy, a drewna też już mam trochę, w sumie tu jest jeszcze dodatkowo, więc easy. Dobra, teraz wracamy do domu. Będzie mniej więcej trzeba najpierw zrobić sobie jeden poziom tylko liści, mniej więcej ogarnąć sobie, w jaki sposób zrobić to ogrodzenie, a potem dorobić wszystko inne. Jezus Mary, ty gang pająków normalnie, halo. Dobra, chodźcie się pizdać, no chodź, 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 no chodź, no chodź. Chodź, taki mocny z kolegami, no, no chodź. Kurde. Nawet mnie kuźwa nie dotknęli. Dobra. Do domu. O wiele szybciej się perełkami dostanę. Tak jest. Dobra, więc mamy drewno, które sobie oczywiście przerobię na deseczki. Mamy pochodnie, które powinny mi na razie starczyć. I teraz jak to ogrodzenie zrobić? Bo tutaj raczej jeszcze nic nie będę dobudowywał. Tutaj mam. Potrzebuję na pewno to ogrodzenie jakoś poprowadzić tutaj. Teraz tylko jak to zrobić? Czy tutaj faktycznie zrobić taką ściankę? Co ty się prujesz, panie? Co ty się prujesz? Tu będzie trzeba w sumie to oświetlić też, bo tutaj mi się czasami właśnie przecież mędy z respią, bo tu jest ciemno. Więc czemu by tego w końcu nie oświetlić, skoro tu ma być bezpieczna, powiedzmy, strefa, tak? To raczej logiczne, że powinno tu być oświetlone wszystko. Zapominam o tym czasami, nie? Panie, ha, o nie, tak być kuźwa nie będzie. Skąd ty żeś się tu, przepraszam, wziął? Ja się kurna pytam, skąd żeś się wziął na mojej posesji? Jakim cudem? Przecież tu wszędzie jest światło. Chyba, że czasami się buguje na przykład to, że tutaj jest light zero, na przykład, że oni się... No ale nie, no to tak by się cały czas coś tutaj respiło, nie? Nie wiem sam już... Jak to działa. Dobra, jak to tu wygląda? No jest oświetlone, powiedzmy. I tak, tam będzie na pewno ogrodzenie szło. I tutaj będzie ogólnie problem, bo tu chciałem tego ciapka władować, a nie wiem, czy on mi się jakoś tutaj bardzo zmieści. Więc... Wtedy tego ogrodzenia jakby nie będę potrzebował dokładnie. Ale nie, ja je zostawię tutaj jednak, żeby ono sobie było. Tam sobie łazi. Więc tak, zrobimy chyba tak, że tutaj po prostu oświetlę trochę, żeby mi się nic nie respiło. Tutaj będzie troszeczkę dobudowanego terenu, normalnie z dirtu, taka ściana jakby. Na górze normalnie ogrodzenie. I tutaj, powiedzmy, tam z tyłu będzie trzeba to ogrodzenie pierdyknąć. Więc skoczymy sobie po dirt najpierw. Bo jeszcze powinienem go trochę mieć. I zobaczymy, co dalej. Dzisiaj ogólnie będą dwa odcinki z Minecrafta. Teraz ten powinniście widzieć normalnie o 13.30 i następny o 17.30. Więc bardzo prawdopodobne, że przez te dwa odcinki będziemy robić głównie to ogrodzenie. Z tego względu, że faktycznie nagrywam to na zapas i nie będę jakoś zabrał się za bardzo za inne projekty czy cokolwiek innego. Będzie mi wtedy też łatwiej. To musicie mnie akurat tym razem zrozumieć. Bo normalnie faktycznie bym się zabrał za coś innego, jeżeli miałbym więcej czasu. Czemu by nie? Zresztą projektów mam w głowie kilka. Dobra, to sobie mogę te perły faktycznie zostawić. Te nożyce to w razie czego. Co ja potrzebowałem? Dirt. Zawsze zapominam, kurde, po co przychodzę do tego. Do magazynu. Będziemy się przekimać w sumie, żeby był dzionek, wtedy nie będą mi tam godziny, kurde, męczyć. Ewentualnie jakiś creeper może się trafi. Ale to tam easy. Nie powinno być problemu. A, no i ten odcinek, jak i następny, prawdopodobnie będą trochę krótsze niż ten, co był ostatnio, bo ostatnio naprawdę, kurde, 50 parę minut, już dawno takiego odcinka nie było, nawet nie sądziłem, że aż tak go, powiedzmy, przeciągnę. Dlatego prawdopodobnie dzisiaj będzie trochę spokojniej. W sumie mogą się od razu perłą przeteleportować, ale nieważne. Także wybaczcie, że będę tak leciał na takiego tempa dzisiaj, ale... Nie chcę już za bardzo przeciągać, bo już jest też późna godzina. Chciałbym w końcu w sumie też położyć się spać, a jednak muszę jeszcze nagrać. Więc tu jest taki ból, powiedzmy. Jeszcze muszę jutro nagrać party i chyba master builders, więc dodatkowa robota, ale easy. Ja dam radę.
kto nie, kto jak nie ja, kurde, nie? Ale łapkę zawsze możecie zostawić na zachętę, fajnie by było. Zresztą i tak zawsze zostawiacie dużo, bardzo łapek i komentarzy, ale tak, tak wiecie, tak, tak wam mówię, nie? Wiem, że dużo z was o tym pamięta, ale wiem, że jest też część osób z was, która na przykład ogląda odcinek i nie pamięta o tej łapce czasami, a ta łapka jest fajna, no. Mi to bardzo pomaga przede wszystkim. No, tak więc robimy sobie tutaj najzwyklejszą ścianę, która będzie mniej więcej na tym poziomie... Ło! Czemu by nie? Zrobimy sobie tu kuźwa tamę po prostu z dirtu. Może nie będzie to wyglądało najlepiej, ale z drugiej strony nie chcę tutaj dawać samych liści, bo... no bo nie. A zwykłego terenu też tutaj jakby normalnego nie będę dobudowywał. Tylko faktycznie tu ma być taka ściana. Tu ma być, kurde, taka ściana, która mnie odgrodzi od wszystkiego. Więc zrobię to po prostu tak, a nie inaczej. Myślę, że będzie ok. A że robię to na takim poziomie, to jak sobie tu oświetlę, to już powinno być, powiedzmy, bezpiecznie. Jeżeli coś się tutaj zrespi, to się nic nie przedostanie. Jeszcze troszkę, bo tu w sumie, czekaj, bo tu jest ta góra, nie? A to powinno być tutaj. Czekaj, jak ja to chciałem zrobić? Czekaj. A, tu miał być ten, czekaj, tu miał być ogrodzony gdzieś dopiero tutaj. To bym musiał nawet zrobić teraz liśćmi, tak żeby mniej więcej wiedzieć, czy tu jak będzie to, gdzieś na przykład tutaj, nie? Jakoś w ten sposób. Oj, niepotrzebnie liście marnuję, ale nieważne. Tutaj nawet na wodzie może być w sumie. Okej. Coś takiego. I teraz... No i teraz normalnie tutaj zakręcimy sobie. Tu będzie taka krawędź jakby. Oj. Tutaj, tutaj. O, już jeden stack poszedł, nie? O, tutaj i tutaj będzie zakończenie tego muru. To ja sobie potem to jeszcze pogarniamy zaraz. No i to będzie wtedy tu oddzielone, tu. To na razie zostanie, tego raczej nie będę w żaden sposób rozbijał i tak dalej, bo przede wszystkim tu jest też dużo bloków, więc chyba nie ma sensu. Więc teraz trzeba jeszcze tylko ogrodzić to. No mówię, to nie wygląda jakoś strasznie. Jest po prostu kupa dirtu, no i tyle. Więc easy. A to się też przydaje, bo przynajmniej się tu mogę dostać. Więc tu można normalnie to już w sumie zalepić. Znaczy zalepić ze... dać tutaj faktycznie ten murek. Się fajnie liście kolor zmieniają, nie? Zielone takie bardziej, tutaj takie mniej zielone. Okej, tutaj zrobimy tak. Teraz nic tu nie przedostanie. Tutaj zresztą też. Ok. I teraz tak, tutaj trzeba dać. Jak to zrobić? A nie, tutaj jeszcze po prostu będzie. O, będzie coś takiego. O, w ten sposób. Teraz nic się tutaj nie przedostanie. Nic. Jeszcze tutaj chyba ewentualnie, chociaż nie, tutaj też już się nic nie przedostanie, więc tu jest w tym momencie bezpieczna bardzo strefa. Jeszcze tylko trzeba dodać w sumie trochę tych światełek, więc w sumie trochę liści zużyję, znaczy zmarnuję, ale nieważne. Będzie tak. A gdzieś tutaj, w sumie mogę w ten sposób to zrobić, bo jeszcze mam w sumie te. A tu mały jest jeden kratka wyżej, nie? Tak jakoś robiłem, czy nie? Nawet na trzy robiłem wysokości ten płot, znaczy ten liście. Więc w sumie można tak zrobić. Czemu by nie? Skoro już tak robiłem, to można tak zrobić. Tutaj też sobie zrobimy. Okej. No i tutaj jeszcze trzeba to zategować. O, dobra. Powiedzmy, że tu jest bezpiecznie, nic mi tu nie przeskoczy w żaden sposób. Tutaj na razie jeszcze ja tylko mam dostęp, ale to też już wkrótce tego nie będzie. Tutaj trzeba coś na pewno oświetlić, czyli tutaj. Tu się potem będę też przede wszystkim tym bawił. Teraz się nie będę do końca tym zajmował, bo to nie jest istotne na razie teraz bardzo. Zawsze mogę zabić to, co mi się tu zrespi. Tutaj z tej strony już mi nic nie przejdzie, przynajmniej tutaj, więc jak to zrobić? To sobie usunę. Raz, dwa, trzy. Tak. Okej, to będzie na 3 wysokości? Nie, czekaj. Tak, na 3, dobra. Tutaj. Jakby w górę, nie?
damy kolejne. Kolejne światło. Tak jest. A 3, tutaj tak, dobra. Tutaj do góry. Tutaj damy sobie światło, w sumie czemu by nie. Okej. Kurde, budowanie normalnie na pełnej prędkości prawie, że. Dobra. Aha, i tu jest teraz na 3, a tu już jest niżej, ale to easy. Będzie tak. Okej. To tu. Teraz damy sobie tutaj. Powinienem to w ten sposób najpierw zrobić, wtedy by mi było chyba łatwiej. No i spoko. I tutaj jeszcze też dam. A, se nawet to wykopię. A, co? Tu se pierdyknę. Będzie gicior. No i teraz tylko to wszystko zalepić liśćmi. 3, tutaj jest już na 3 chyba jest. No, easy. Easy, nic mi tu nie przeskoczy, jestem bezpieczny. Tu jeszcze z tamtej strony ewentualnie może mi przeskoczyć, więc powinienem tutaj to podwyższyć w sumie. Ale zawsze mogę zrobić po prostu tak. Nie mam kilofa ze sobą. To zrobimy inaczej, zrobimy tak. A tu oświetlę. Bo wtedy stąd, no nie ma bata, że mi coś przeskoczy, nie? Raczej. Że zawsze to mogę zniszczyć. Rozbijam stołna liśćmi. Tego też jeszcze nigdy nie było, bo jakiś czas temu jak rozbijałem siekierą, to mówiłem, że tego nie było. Tego też kuźwa nigdy nie było, nie? Dobra, oj. Tak. Nie. Okej. Okay. Dobra, więc mamy to zrobione. Tu sobie dam światło, to sobie potem też zniszczę. Będzie porządek. Więc powiedzmy, że tutaj ogrodzonko jest jako takie gotowe. Z tej strony jakby mogę się fajnie szybko wydostać, ale z tej strony nie ma opcji, żeby ktoś mi przeskoczył. No bo nie, bo jest tak wysoko po prostu, że nie ma opcji takiej. Tutaj zresztą też. Dokładnie. Tak więc easy. Mucho, jak ty mnie denerwujesz, jakiem cię. Kurde, nie trafi mi. Są takie małe po prostu, że nawet jak się chce uderzyć, to podmuch powietrza po prostu sam spowodowany zaciśnięciem dłoni powoduje, że ta mucha gdzieś, kurde, odlatuje, nie? W siną dal. Dobra, tu sobie trzeba trochę oświetlić. Tutaj. A już. Obok nie muszę aż dawać. Tutaj. Czemu mówię tutaj zamiast tutaj? Mów LG poprawnie, kurde. Dobra. Jakoś oświetlone jest, powiedzmy. Raczej nie inaczej, to sobie mogę to wyczyścić. Zawsze trochę więcej liści będzie. Tak jest. I trochę więcej drewna też, bo już mi się trochę kończy. Chociaż nie, bo mam jeszcze kolejne staki. A, ja zapomniałem. Dobra. No i tutaj już nic nie będzie ogrodzone, tu potem się coś ogarnie z tą wodą ewentualnie, bo mi trochę denerwuje, że ona tutaj tak spływa akurat w tym miejscu. Może, chociaż tu jest dużo miejsca na jakąś budowlę i chciałem zrobić, żeby tu, tak wiecie, ten ciapek siedział. Żdy, cię w końcu piznę. Chciałem zrobić, żeby ten ciapek tutaj siedział jakoś tak, ale nie wiem, czy mi się to uda zrobić, ale jak widzicie, no jest tutaj trochę miejsca. W sumie sama głowa, powiedzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem kratek szerokości, no easy, powinno się tu zmieścić. Ewentualnie chciałem zrobić taki motyw, że na przykład jest ta głowa, są tu jakby te łapki i on siedzi w jakiejś takiej wielkiej budzie, nie? Też można było coś takiego zrobić. Więc zobaczymy, jak ja to tak naprawdę zrobię. Będzie też trzeba trochę oświetlić. Tak więc tym się też pewnie trochę zajmiemy. I teraz tutaj ogrodzenie. Tak, tutaj będzie trzeba zrobić też taką ściankę. Kontroluję czas mniej więcej, żeby było góra 20 parę minut odcinka i powiedzmy zaraz nagrywam drugi, tak? Jakby jedno po drugim bez przerwy, nie? Tylko po prostu jakby będzie oddzielny odcinek, poczekacie sobie tam te, ile? 3 godziny, tak? Od 13.30 do 17, no. 4 nawet godziny, nieważne. Kilka godzin. Podsapniecie sobie, czy coś tam, nie wiem, przewietrzycie się, czy co tam będziecie chcieli, nie? Także easy. Dobra. Chyba starczy. Zadamy tak. A czy nie, tu powinien być dirt. A tutaj powinien być. Powinno być drewno.
Żebym się tu nic nie zrespiło. Przecież to można zawsze zabrać. Stąd se chyba nie zaskoczą, ale tak dla pewności, nie? Okej. Tu będzie tak. Oj. Tu, żeby mi nic się nie zrespiło. Tutaj też. Okej. Nie, tu jest jasno. Tu się raczej nic nie zrespi. Na razie. Teraz dajemy sobie tutaj raz i dwa i trzy. Dzień. Tu będzie gdzieś kolejne światełko. Nawet tutaj. Okej. I gdzieś tutaj. Już mi pochodni brakuje, kurde. Ale spoko. Mam jeszcze trochę pochodni gdzieś tam w skrzyni, tylko teraz akurat nie mam ich pod ręką. Nawet nie wiem, czy w tamtej skrzyni gdzieś ich nie ma. Ale spoko, zaraz się ogarnę. Dobra. Będzie? Będzie. A nie, tu mnie jeszcze mogą przeskoczyć jakby, więc ty, ja tu se zetnę. O, teraz mnie przeskoczycie, dziad. Tylko ja se przeskoczę, bo jestem inteligentny. No, tu se po prostu oświetlę. Tu będzie trzeba oświetlić, żeby nic mi się nie rozpiło. Żeby było bezpiecznie. Tu będzie trzeba jakoś ogrodzić chyba, czyli... Czekaj, jak to zrobić? Mam łopatę gdzieś? Mam tu łopatę? Mam łopatę, dobra. Już myślałem, że będę musiał kopać wszystko. Sobie kopiemy tak. Okej. I... Oj, za dużo wykopałem. Nieważne, zaraz naprawię. Wszystko naprawię. I tutaj będzie gdzieś ogrodzenie właśnie normalnie na tej wysokości chyba, wiecie? Bo czemu by nie? To drzewo mi przeszkadza. Więc je niestety muszę usunąć. Niestety, nieważne. I robimy teraz tak. Tu będzie... Hopsa. Będzie... Oj, za wysoko. Światło. Czy światło, nie światło, nie ma. Tutaj będzie tak, to będzie kolejna. No. Liście, proszę szybciej znikać, bo mi przeszkadzacie. Dobra, tutaj będzie tak. 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 Tak i tutaj na przykład będzie kolejna. O. Ej. Kuźwa, dobra. To nie tutaj, tylko tutaj. O, a tutaj będzie po prostu liść. Tak, dokładnie. Teraz tak, czy ja mam tutaj gdzieś jeszcze pochodnie? Mi to dużo. Dobrze. Przyda mi się. Tu sobie od razu oświetlę trochę. Tak na szybkciocha po prostu, nie? Tu jeszcze będzie trzeba ogrodzić, no. A już 23 minuty odcinka, więc powiedzmy, że zaraz robimy pauzę, tak? I dosłownie teraz zaraz robimy pauzę. Tak więc widzimy się o 17:30 w sumie w kolejnym odcinku budowania i pewnie zajmiemy się może na koniec czymś jeszcze, chociaż nic nie obiecuję. Tak więc to tyle ode mnie. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Taki dzisiaj bardzo, bardzo lajtowy, budowniczy. Następny zresztą podobnie będzie taki sam i dopiero gdzieś tam w następnym odcinku zajmiemy się czymś, myślę, ciekawszym, jakimś właśnie projektem, może właśnie tą wioską podziemną albo czymś innym. Tak czy siak. To będzie na tyle. Widzimy się o 17:30. Trzymajcie się, a do mnie idzie zombie i cześć. Tak jak ten zombie poszedł, tak ja też idę i widzimy się o 17:30. Tak jest. Papa. Pa.